Weszliśmy teraz do tunelu, lustrując plantację. Z ciekawych rzeczy w tym roku w tym tunelu, co się dzieje, to to, że ponieważ wegetacja tutaj wyszła wcześniej, nieznacznie wcześniej, ale mamy bujniejszy wzrost roślin, bardziej zaawansowane w rozwoju. Zdecydowanie wcześniej zaczęły się problemy ze szkodnikami, bo jakieś 3 tygodnie temu trzeba było wykonać pierwszy zabieg na mszyce. Intensywnie wystąpiły te mszyce. No i pierwszy zabieg był skutecznym zabiegiem, bo w zasadzie po zabiegu już bardzo szybko stwierdziliśmy, że szkodników pozbyliśmy się. Natomiast parę dni temu okazało się, że szkodniki powróciły, znaczy mszyce powróciły, był wykonany drugi zabieg i jak widzimy tutaj na tych Tak, właśnie tutaj pędach i są. liściach zabieg niestety nie jest już tak bardzo skuteczny. No mniej, no nie to, że w ogóle nie jest skuteczny, ale przyjmijmy, że skuteczny jest na poziomie jakichś Jest mniejsza 70%. skuteczność, Tak, coś w tym tak. rodzaju. No tak, niestety to jest tak, że pierwszy zabieg, jak był wykonany, mieliśmy mniejszą, zdecydowanie mniejszą siłę wzrostu, mniejszy pokrój rośliny, w związku z czym dotarcie i brak rozcieńczenia tak naprawdę substancji aktywnej spowodował bardzo dużą skuteczność, taką zadowalającą. Natomiast teraz faktycznie to co mówisz, jest tego typu problem, że część mszycy widzimy, że jest. I dla mnie osobiście tu jest pytanie do dewagacji tak naprawdę. Czy to jest mszyca, która jest świeżą mszycą, bo przyszła z zewnątrz, czy to jest mszyca, która wylęga się z jaj tak naprawdę i poprzez to, że jest rozcieńczenie substancji aktywnej, tej mszycy jest troszeczkę więcej. Niemniej jednak widzimy, że faktycznie trzeba tą mszycę będzie pewnie potraktować, no jeszcze raz, tak, i zabezpieczyć te rośliny, bo przyrost jest gigantyczny, bardzo ładny i zapewne chęć żerowania tej mszycy będzie duża. Natomiast w czasie rozmowy, ja bym poprosił o zbliżenie tutaj, w czasie rozmowy też zauważyłem jedną bardzo fajną rzecz, czyli uszkodzenie liścia zapewne jakąś larwę zwójkowatych mieliśmy, tak? Nie wiem, po uszkodzeniu nie jestem w stanie określić, jaka tu była, ale jednak widać, że tutaj została zwalczona, czyli mówiąc krótko, stosując Mospilan w tym okresie, tak? To jest bardzo ważne, bo zwalczamy nie tylko mszyce, ale zwalczamy też na przykład zwójki, które jak wiemy, jak widać zresztą, na plantacji borówki występują i coraz chętniej zasiedlają tą uprawę, tak? A co jeszcze, na co chciałbym ja zwrócić uwagę tutaj w międzyczasie, to jest to, że jesteśmy w trakcie kwitnienia. Tutaj oczywiście pewnie nie będzie widać, natomiast mamy bardzo dużo zapylaczy, mamy czmiele, mamy pszczoły, także też zwróćmy uwagę, żeby stosując preparat do zwalczania mszycy czy też zwójki, żeby to był preparat bezpieczny dla pszczół. A tutaj w tym wypadku Mospilan jak najbardziej się wpisuje w tą strategię, żeby to było to bezpieczne dla tych pszczół, tak? Tak. Kolejnym zagadnieniem, z którym trzeba będzie się zmierzyć w najbliższym czasie, to jest pyszczarek borówkowiec, który zaczyna się w tej chwili odłajać w pułapkach feromonowych. No i za chwilę przejdziemy do tej kwatery, gdzie pułapka wisi i będziemy mogli się o tym przekonać, czy już coś się odławia, pojedyncze osobniki, czy też nie. A przeciwko pyszczarkowi oczywiście też jest do zastosowania Mospilan, który ma rejestrację. Jesteśmy na blukropie, czyli na tej części, o której wspominaliśmy wcześniej, gdzie mamy jeszcze jednego szkodnika do omówienia, do wspomnienia. Nie tak dawno jeszcze nie było w ogóle mowy o tym, żeby pryszczarek w jakikolwiek sposób funkcjonował na borówce, a teraz chyba tak, zdaje się, że funkcjonuje. No i Paweł, powiedz mi właśnie, bo tu masz pułapkę, tak? Tak, Jakie są Twoje obserwacje? po pierwsze tak, z tym pryszczarek to jest w tej chwili stale na coraz bardziej wzrastające zagrożenie w polach borówki. Dla przypomnienia, przypomnijmy sobie, że on zasiedla te młode przyrosty w części wierzchołkowej, uszkadzając stożek wzrostu i powodując to, że mamy zatrzymany wzrost później Wzrost, pędów tak. jednorocznych. No a zobaczmy do pułapki, która wisi już parę dni, bo to mniej więcej to jest czas, kiedy ją powinno się wywiesić. My do wabienia tego pryszczarka używamy feromonów dla pryszczarka malinowskiego, dla pryszczarka na malinka łodygowego. Czyli jest tożsame, tak? Tak, ale Jednakowo. działa spokojnie, odławia już nam od paru lat. No i jak popatrzymy, no na nieszczęście parę pszczół nam się złapało,
Ale pryszczarków mamy już raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć pryszczarków już mamy. Pryszczarków już mamy, a tu jeszcze szósty się schował. No, nie? Tak. No. Tak jest. A i nawet świeży rusza się jeszcze. I teraz dla przypomnienia, Paweł, albo może ty powiedz ze swojej praktyki, jak właśnie wykonujecie tutaj zabiegi, w jakim momencie, czyli ile sztuk według ciebie powinno się odłowić, żeby to znaczy, podjąć decyzję tak naprawdę o zwalczeniu, żeby to było skuteczne i miało to sens? Nie ma progów zagrożenia akurat dla pszczarka opracowanych, ale trzeba przyjąć zasadę, że w momencie, kiedy zaczynają się odłowy, wykonujemy pierwszy zabieg. Czyli to jest 5-6 sztuk. My to zwykle robimy około 10-15, zaczynamy wykonywać zabiegi. Warto zwrócić uwagę, że pierwsze zabiegi trzeba zrobić w ten sposób, żeby bardzo dobrze pokryć dół roślin, bo pierwsze pryszczarki zaatakują młode odrosty wyrastające u podstawy krzewu. Tam będą pierwsze uszkodzenia wierzchołków. I później to będzie się przemieszczał coraz wyżej. Więc na to bezwzględnie trzeba zwrócić uwagę, że w czasie wykonania zabiegu dół, doły były też dobrze dopryskane. Bo tam będzie to pierwsze uderzenie. I niestety ten zabieg jeden nie wystarczy. Nie ma szans. Spokojnie można przyjąć, że za te 10 dni trzeba zabieg powtórzyć. Teraz pytanie jest co do samego Mospilanu. Jak długo możemy mówić o skuteczności? Bo możemy mówić, że około 14 dni możemy przyjąć. Znaczy tak, ja zawsze szczerze mówiąc podchodzę z dużą dozą realizmu i sceptyczności co do podawania cyfr, jeśli chodzi o długość działania. Oczywiście też trzeba przypomnieć jedną rzecz, bo tutaj przed chwileczką oglądaliśmy dorosłe osobniki, natomiast to nie dorosły osobnik uszkadza pędy, tylko trzeba pamiętać o tym, że następuje kopulacja, jest złożenie jaj, larwa, która powoduje nam te uszkodzenia, o których wcześniej Paweł wspominał, tak? No i teraz przechodząc do meritum sprawy, na pytanie pod tytułem jak długo Mospilan może zadziałać, bo tak jak wspomniałeś, jednym zabiegiem, nie oszukujmy się, to nie ma możliwości, żebyśmy to załatwili na cały sezon. Ja zakładam w ten sposób, że jeżeli roślina ma umiarkowany wzrost, temperatura w miarę jest stabilna, powiedzmy 15-20 stopni, zabezpieczenie 7, 8 do 10 dni, to jeszcze można tak mówić. Natomiast opowiadanie sobie historii, że mamy zabezpieczony temat na 3-4 tygodnie, to nie. Oczywiście substancja aktywna nadal jest w roślinie, ale tej substancji z momentem dalszego wzrostu, z momentem metabolizmu rośliny tak naprawdę tej substancji cały czas ubywa, nie oszukujmy się, tak musi być, zresztą taka jest zasada, tak? W związku z czym osobiście rekomendowałbym poza dokładnością zabiegu, poza odpowiednią ilością wody, dokładnym pokryciem rośliny, rekomendowałbym mimo wszystko najpóźniej po 2 tygodniach po prostu powtórzenie zabiegu, najpóźniej. To tak jak mówiłem, koło 10 dni to jest taki standardowy odstęp, który myślę, że spokojnie wystarcza, tak? Czyli jak powiem 7-10 dni, bo też trzeba przyjąć faktycznie tą dynamikę wzrostu, można przyjąć, tak? A poza tym to już sięgniemy na chwileczkę do malin, ta sama zasada w malinach obowiązuje, tam mamy pryszczarkę na malinka łodygowego i też od początku odłowów, oczywiście za jeden zabieg to w ogóle nie ma o czym mówić, dwa zabiegi w bloku, co mniej więcej 10 dni muszą być wykonane. No i to jest też ważna rzecz, żeby od razu wspomnieć o połączeniu, jeżeli już wykonamy zabieg wspomnianym Mospilanem, pamiętajmy, że przy okazji załatwiamy sobie zwójki, które gdzieś tam małe mogą występować, a wręcz nawet na pewno występują. Także tutaj mamy dwa w jednym, tak na dobrą sprawę.